na dziko. O tym Dariusz Łapiński. Mnożą się na potęgę. To, że jest ich coraz więcej, widać nawet na ulicach polskich miast. W Niemczech stanowią jeszcze inny, coraz poważniejszy problem. Część z nich, czego gołym okiem nie widać, jest radioaktywna. W dzisiejszym wydaniu Der Spiegel pisze, że w niektórych regionach dziczyzna stanowi poważny problem. Zbadane musi zostać każde odstrzelone zwierzę. W samej Bawarii działa 70 punktów pomiarowych. W mięsie dzików upolowanych w tamtejszych lasach testy wykazują nawet 10-12-krotne przekroczenie norm napromieniowania. Im bliżej Polski, na szczęście, tym jest lepiej. W okręgu Görlitz dotąd nie upolowano żadnego napromieniowanego dzika. W naszym landzie nie ma napromieniowanego. Dzików. U nas mięso jest zdrowe, nawet wątroba. Nie ma napromieniowania, może dlatego, że nie ma trufli. Trufle to przysmak dzików. Na szczęście w Polsce te grzyby występują bardzo rzadko. U nas w Polsce nie ma trufli, a tam podobno dziki żywią się truflami, które jak gąbka podobno ciągną te wartości jakieś radioaktywne. Lasy bawarskie mogą też być bardziej niż polskie napromieniowane radioaktywnym cezem pozostałością po chmurze z Czarnobyla. W Polsce nad wszystkim, co wiąże się z zagrożeniem skażenia radioaktywnego, czuwa Państwowa Agencja Atomistyki. W kraju obecnie nie obserwujemy żadnego zagrożenia. Sytuacja radiologiczna Polski jest monitorowana codziennie. Tymczasem niemieckie Ministerstwo Środowiska wydało w zeszłym roku 400 tysięcy euro na rekompensaty dla myśliwych, którzy musieli zutylizować napromieniowane trofea. U nas tego problemu nie ma. Badamy mięso dzików na skażenie promieniotwórcze. Badania jednak nie są tak powszechne i częste jak za zachodnią granicą. I jak dotąd w Polsce wszystkie wyniki badań były negatywne. Wszystkie poziomy oznaczeń skażenia mięsa są na poziomach niskich. Najwyższe skażenie około 60 becquereli, norma dopuszczalna 600 becquereli. Problem jednak może się pojawić. Dziki potrafią pokonywać wiele kilometrów. Dzik za żerem może po prostu w jednej nocy przebyć około 50-60 kilometrów. Możliwe, choć mało prawdopodobne. Poza tym w Polsce dziczyzna jest o wiele mniej popularna niż w Niemczech. Mała jest więc szansa, że napromieniowane mięso trafi na polski stół. Dariusz Łapiński, Fakty. Polityczna sesja.